Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszny budyniowiec z galaretką i truskawkami. Szybkie i bardzo proste ciasto bez pieczenia. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą truskawki, biszkopty, herbatniki kakaowe, budyń, mleko, cukier, masło i galaretki truskawkowe. Zaczynamy od przygotowania budyniu. Do garnka wlewamy 0,5 litra mleka. Do pozostałej części mleka wsypujemy 2 budynie. Dodajemy 5 łyżek cukru i wszystko razem mieszamy do rozpuszczenia proszku. Następnie do gotującego się mleka wlewamy rozdrobniony proszek i cały czas mieszamy. Smak budyniu oczywiście może być dowolny i za każdym razem możemy uzyskać inny smak ciasta. Budyń zagotowujemy i gotujemy 1-2 minuty. Ugotowany budyń przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy do ostygnięcia. Budyń powinien się studzić w temperaturze pokojowej. W tym czasie przygotowujemy owoce i formę do ciasta. Na dnie formy wyłożonej papierem do pieczenia układamy biszkopty. Biszkopty nasączamy wodą lub herbatą. Następnie przygotowujemy galaretkę. 2 galaretki truskawkowe rozpuszczamy w 800 ml wrzącej wody. Intensywnie mieszamy i odstawiamy do ostygnięcia. I gdy budyń wystygnie, przygotowujemy krem. Do misy miksera kładziemy 300 g miękkiego masła i ubijamy mikserem, aż masło stanie się puszyste. Do puszystego już masła stopniowo, łyżka po łyżce, dodajemy wystudzony budyń. I tu ważna uwaga, budyń nie powinien się studzić w lodówce. Natomiast masło powinno być wyjęte z lodówki 2 godziny wcześniej, aby zmiękło. Budyń i masło powinny mieć tę samą pokojową temperaturę. A teraz sposób na uratowanie zważonego kremu. Niestety często zdarza się, że krem budyniowy się zważy. Aby temu zapobiec lub uratować krem, można dodać 2 łyżki zwykłego mleka w proszku i miksować do połączenia składników. Są również inne sposoby na uratowanie kremu, ale ten jest najprostszy. Na tym sposobie jeszcze się nie zawiodłam. Kremu zbyt długo nie miksujemy, tylko do momentu, gdy masa stanie się jednolita. Połowę kremu wykładamy na lekko nasączone biszkopty. Dokładnie rozprowadzamy. Wyrównujemy powierzchnię. I na krem układamy warstwę kakaowych herbatników. Następnie na herbatniki wykładamy pozostałą część kremu. I krem rozsmarowujemy na herbatnikach. Wygładzamy powierzchnię. Następnie na warstwie kremu układamy połówki truskawek. I na truskawki wylewamy tężającą galaretkę. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.
Ciasto jest bardzo smaczne. Polecam gorąco. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!